Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Lejman i zapraszam do Silesian Quilt. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Porady i wskazówki. Będę chciała zachęcić Was do spróbowania nauki pikowania. Do tego celu posłużą nam różnokolorowe tkaniny, bo uważam, że to na początek będzie naprawdę dobra wprawka, jeżeli chodzi o osoby, które jeszcze nie mają doświadczenia. Przygotowałam dla Was kilka takich tkanin, które mogą posłużyć do takich pierwszych lekcji pikowania. Są to wzory kwiatowe, wzory geometryczne, tutaj na przykład taki plaster miodu można wykorzystać. Zobaczcie. To nie szkodzi, że nie jest to tak aż idealnie zrobione. Chodzi o to, żeby spróbować, żeby wyrobić sobie rękę. Tutaj jeszcze mam taki wzór, o na przykład taki mocno kwiatowy. Specjalnie zrobiłam czarną nicią, chociaż czarny źle wygląda. No, ja nie lubię akurat takiego kontrastu, ale chciałam, żebyście zobaczyły, jak to można wykorzystać druk na tkaninie. Tutaj ta podkładka akurat mi posłuży jako wzór i też taki szewron, który od kilku sezonów jest bardzo modnym wzorem. Teraz pokażę Wam, jak się w ogóle zabrać do takiego pikowania. Teraz pokażę Wam, jak przygotować maszynę i przygotować sobie taki kawałek tkaniny, żeby zacząć pikowanie z wolnej ręki. Teraz jeszcze kilka wskazówek, jak ustawić maszynę. Przede wszystkim należy opuścić ząbki transportera. Tutaj, jak widzicie, te ząbki, oczywiście szyjecie, więc wiecie, o co chodzi, przesuwają tkaninę spodnią. Trzeba je opuścić, ponieważ musimy mieć swobodność w poruszaniu całą materią. Oczywiście dobrze by było, żeby igła była nowa, dlatego że później są kłopoty z wiązaniem nici. Mamy różne rodzaje stopek. Ja Wam pokażę tutaj tą moją ulubioną stopkę. To jest taka stopka z otwartym, tutaj może będzie widać, z otwartym oczkiem. Lubię po prostu widzieć, gdzie prowadzę, jak prowadzę tkaninę i gdzie wbijam igłę. Są jeszcze, momencik, tylko sobie tutaj to przykręcę. Są jeszcze stopki takie zamknięte, tu będzie może widać, i tak zwane stopki nie kroczące, tylko skaczące. Nie lubię tej stopki, po prostu to jest chyba standardowe wyposażenie maszyny, ale ja po prostu nie lubię jej używać. Co jeszcze musimy mieć? Właściwie jeszcze potrzebne będą rękawiczki. Są osoby, które nie używają rękawiczek. Ja mam bardzo suche ręce i po prostu nie jestem w stanie tylko za pomocą rąk bez rękawiczek przesuwać tkaniny. Rękawiczki są quilterskie, takie profesjonalne są i w ogrodniczym sklepie można kupić. Chodzi o to, żeby tutaj była szorstka powierzchnia. I co jeszcze? Ja używam takiej maty silikonowej. Ona jest tutaj trochę zniszczona. Szarpnęłam kiedyś i nitka spodnia mi po prostu przecięła tę matę. Ta mata jest dobra, ponieważ nam powoduje większy poślizg naszej kanapki, czyli tych trzech warstw, które będziemy pikować. Właściwie, jeżeli założycie taką matę i zaczniecie pikować, nie zauważycie różnicy. Różnica pojawia się dopiero wtedy, jeżeli zdejmiecie tą matę. Ja do pewnego czasu uważałam, że w ogóle nie ma żadnej różnicy, czy z matą się przesuwa kanapkę, czy bez. Kiedyś byłam zmuszona pikować bez tej maty, no i wtedy dopiero poczułam, że rzeczywiście jest ciężej. Tak, i teraz co robimy? Oczywiście musimy wyciągnąć nitkę spodnią, tak, i podłożyć naszą kanapkę. Kanapka składa się z trzech warstw, jak wiecie, czyli tkaniny spodniej, tutaj Wam pokażę, to jest mój spód, ocieplina, ja używam tylko bawełnianej ociepliny i naszego wierzchu, czyli tak zwany top.
Są różne sposoby przymocowywania takiej kanapki. Można ją szpilkować, można agrafkami spinać, można również używać kleju. I tutaj chciałam powiedzieć, że obalić jakiś taki mit straszny, że klej strasznie brudzi maszynę, że oblepia igłę, że nie da się prowadzić tej kanapki później. Oczywiście, jeżeli ktoś używa w nadmiarze tego specyfiku, to wiadomo, że wszystko będzie poklejone. Chodzi o to, żeby wszystko używać z umiarem. I teraz przygotowałam sobie taką tkaninę, tutaj taki zygzaczek, który posłuży nam do takich pierwszych ćwiczeń. Przede wszystkim należy wyciągnąć spodnią nitkę. Tak. Wyciągamy spodnią nitkę. O. I wbijamy igłę dokładnie w to miejsce, gdzie wyciągałyśmy tą naszą nitkę. I teraz tak. Prędkość maszyny ustawię sobie na taką dość niewielką, żebyście mogli zobaczyć, jak prowadzę igłę, jak prowadzę tą kanapkę, jak prowadzę kanapkę. Oczywiście jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Producenci zalecają różne ustawienia maszyny, jeżeli chodzi o naprężenie nitki górnej. Ja w swojej maszynie miałam od producenta zalecenie, że mam nastawić na auto, czyli automat. No niestety w mojej maszynie się to nie sprawdziło. Muszę naprężenie igły, nitki zmieniać aż do piątki. Także jest to dosyć poważnie naprężona górna nić, żeby mi dobrze wiązał spód. No i teraz po prostu będę o sygnał, że ząbki opuścić, i teraz pokażę Wam, jak prowadzić tutaj tym naszym namalowanym, czyli nadrukowanym wzorem. Jeżeli Wasza maszyna posiada pozycjonowanie igły, to w tym momencie, jeżeli skończycie szyć, to igła zawsze będzie na dole. Oczywiście, jeżeli sobie tak wcześniej ustawicie. Jeżeli nie macie pozycjonowania igły, to pamiętajcie, żeby zawsze, jeżeli kończycie dany etap, daną część, ta igła była na dole. I dalej. Przesunęłam sobie kawałeczek i dalej prowadzę moją kanapkę. Przesunęłam dłonie, które rozprężają troszeczkę, naciągają troszeczkę tkaninę, ale nie możecie tego robić na siłę, po prostu, jak to mówią Amerykanki, pełny relaks. Nie można się spinać za bardzo. I kolejny rząd. Tak, dojechałam do punktu, gdzie już muszę przesunąć dłoń, więc zatrzymuję maszynę, przesuwam. I kolejny rządek. Tak, znowu przesuwam. Można ćwiczyć w lewo, w prawo, można tylko w jednym kierunku. Tak, przesunę. Jeszcze kawałeczek. Tak, skończyła mi kolejny rządek. Teraz w ogóle taki zygzak może, czy w ogóle wzór geometryczny, możecie wykorzystać na wiele sposobów. Na przykład wymyślić sobie jakieś takie od zygzaczka do zygzaczka, jakieś takie esy, floresy. W tym momencie możecie też popróbować, jak Wasza maszyna się zachowuje, z jaką prędkością należy przesuwać tę kanapkę, żeby ściegi były w miarę równe. Oczywiście nie przejmujcie się, to ma być naprawdę taka fajna zabawa, fajny relaks, fajne spędzenie czasu. I można różne wzory sobie podczas pikowania, czy wcześniej można sobie wymyślić. Ja oczywiście bardzo dużo rzeczy robię na tak zwany żywioł i no i tak sobie pikuję, jak mi się wymyśli, prawda? No tutaj takie esy, floresy zrobię do końca.
Tak, jeszcze kawałek. Tak, jeżeli dojdziemy do końca i chcemy na przykład sobie, nie wiem, no, w drugą stronę, czyli tylko na przykład dobrze nam idzie praca w prawo, więc możemy odwrócić. Chociaż ja nie lubię tego robić, bo jakoś tak jestem przyzwyczajona i z lewej, i z prawej strony pikować, ale na przykład można sobie wymyślić jakiś inny wzór, no na przykład, no nie wiem, jakieś takie znowu esy, floresy dłuższe. Dobrze jest patrzeć, gdzie nam się kończy ten wzór tutaj i tutaj, żeby sobie takie pole określić i w tym momencie nabieramy praktyki, żeby nasz wzór był w miarę równo uszyty, to znaczy wypikowany. Tak, to jest taka propozycja, jedna z wielu. Zaraz Wam pokażę jeszcze wzór kwiatowy, jak można wykorzystać. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby pikować najpierw właśnie tym sposobem, ponieważ po pierwsze nabieracie praktyki, po drugie, jeżeli dobierzecie nitkę o odpowiednim kolorze, czyli tak, żeby się nie rzucała za bardzo w oczy, to nawet takie drobne niedociągnięcia nie będą zupełnie widoczne, a taki uszyty kawałek, czy wypikowany taki kawałek tkaniny, może Wam później posłużyć jako podkładka czy wierzch do poduszki. Teraz możecie zobaczyć ten spód kanapki, która zupełnie nie miałam zaplanowane nic, tak sobie po prostu prowadziłam swobodnie moją kanapkę. Tutaj przygotowałam jeszcze jedną propozycję, taką kwiatowy wzór. Ja w ogóle bardzo lubię pikować wszelkiego rodzaju kwiaty, płatki, liście, motylki. Zresztą, jak śledzicie moje filmy, to na pewno już zauważyliście. Dlaczego też zachęcam, żeby pikować według takich nadrukowanych wzorów? Otóż w tym momencie mamy taką pewność, czy taką, no, mniej stresujące to jest, ponieważ te wzory się powtarzają w takich systematycznych sekwencjach. Czyli jeżeli będziemy pikować taki wzór, to wiadomą sprawą jest, że nie będzie żadnych większych dziur, czy jakichś takich, no, przykrych niespodzianek, że ach, mogłam jeszcze tutaj, a dlaczego tego nie zrobiłam, czy tamtego. Więc tutaj ten problem już nam jakby będziemy mieć z głowy. Tak, to teraz zakładam moje rękawiczki i pokażę Wam, jak można taki wzór wykorzystać do wypikowania takiego kwiatuszka. Tak, środeczek to kółeczko i tutaj będę robiła płatki. Tak, jeden płatek. Cała sztuka polega na tym, żeby wrócić po tej linii, którą wcześniej wypikowałam. I mój nadruk jest po prostu jakby takim szablonem, także tutaj nie ma żadnego stresu, że coś będzie nie tak, czy mogłam zrobić na przykład 5 płatków, a zrobiłam tylko 4, albo ach, zmieściłby się siódmy, albo siódmy już mi się nie zmieści. Po prostu już mam wszystko wymalowane i mogę sobie bez żadnego, właściwie nawet nie muszę myśleć za bardzo, bo wszystko już za mnie nadruk zrobił. Tak, tutaj kolejny i kolejny. I kolejny płatek. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak już dobrnę do końca, jeszcze dwa płateczki. Jak już dobrnę do końca, to pokażę Wam, jak można łączyć takie kwiatki. O, dołączyłam już
moje płatki. Teraz chciałabym przejść do tego kwiatku, no, kwiatka. Nie uważam, żeby lot czmiela był najłatwiejszym wzorem, co wielokrotnie słyszałam, że panie czy dziewczyny zaczynają od lotu czmiela. No, żeby wykonać poprawnie lot czmiela, to rzeczywiście według mnie trzeba już mieć troszeczkę praktyki. Są prostsze wzory, na przykład takie prowadzenie swobodne i taka pętelka. Jedna pętelka, druga pętelka. Można sobie tych pętelek zrobić mniejszą, większą. I kolejny płatek, kolejny kwiatek. Tak. Tak. Oj. Coś za szybka jestem. O, tym razem zrobiłam w tę stronę, czyli tutaj będę z kolei z lewej strony robiła płatki. Tak. Muszę obrócić tkaninę. I znowu powolutku. Tak. Kolejny. I tak, aż zapełnię całą moją kanapkę. Tak wygląda w zbliżeniu ta sama tkanina, którą tutaj pikowałam przed chwileczką. Tak wygląda już wypikowana według właśnie nadrukowanego wzoru, który już jest gotowym szablonem. Oczywiście ja sobie tutaj puściłam wodze fantazji i musiałam jakiegoś kwiatka jeszcze doszyć, ale na pierwszy raz, jeżeli będziecie pikować się właśnie w ten sposób, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra metoda. Ja Wam jeszcze pokażę tutaj dwie takie podkładki, które jeżeli oglądaliście wcześniejszy mój film, gdzie szyłam makatkę, to z takich paneli zrobiłam podkładki, dwie. Jedną z tych pierniczkowych, takich moich ulubionych ciasteczek. I wypikowałam z drugiej strony właśnie po tym wzorze, który już był nadrukowany. A druga to chatki. I też po konturach tych chatek i tutaj w rogach wymyśliłam sobie takie wypikowane, znaczy tak przeszyć po wzorze i wyszły mi podkładki dwustronne. Oczywiście można, to jest nieograniczona ilość, jeżeli chodzi o takie pikowanie, wykorzystując motywy nadrukowane. Myślę, że ten mój krótki poradnik Wam się przydał i, no i zaczniecie pikować i pochwalicie się na profilu Silesian Quilt na Facebooku lub wyślecie mi maila ze swoimi osiągnięciami, bo tak jak mówię, nie jest to trudna rzecz i zachęcam do spróbowania właśnie takiego pikowania, żeby wyćwiczyć rękę i żeby później cieszyć się już takim naprawdę swobodnym pikowaniem i, no i cieszyć oko swoimi quiltami. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do spróbowania swobodnego pikowania. Mam nadzieję również, że odwiedzając fanpage Silesian Quilt na Facebooku pochwalicie się swoimi osiągnięciami. Jeżeli mój poradnik Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia niebawem.